symbol, że nadchodzą lepsze czasy dla Miedzi i dla jej fanów? Miejmy nadzieję. Myślę, że od dzisiejszego meczu zaczniemy jakiś tam marsz w górę tabeli. Myślę, że najbliższa okazja w niedzielę my z Katowicami i jeśli tam wygramy, to praktycznie dołączymy do czołówki. Trener Tarasiewicz miał raptem 3 dni na przygotowanie zespołu, no był w mało komfortowej sytuacji. Na czym koncentrowaliście się przez te 3 dni? Ponoć bardzo długo rozmawialiście. Czy trener nie lubi rozmawiać ogólnie, jest trenerem doświadczonym, myślę, poukładał nas taktycznie, może mecz dla kibiców nie był atrakcyjny, ale myśleliśmy jedną bramkę więcej i wygraliśmy dzisiaj. No właśnie, tak z perspektywy trybun ten mecz taki wyglądał tak trochę topornie, nie było błyskawicznego tempa, wolne te akcje były, dużo walki, czyli to taki typowy mecz walki, to tak miało wyglądać, tak trener wam kazał grać dosyć powoli, konsekwentnie konstruować akcję? Myślę, że był to mecz na przełamanie i myślę, nieważne jakbyśmy go wygrali, czy szyli bramkę ręką, czy nogą, a w szczególności dupą, i myślę, że dzisiaj ważne były 3 punkty i z tego należy się cieszyć. Grzegorz, bramka zwycięska zawsze smakuje, a tym bardziej w 90 minucie. Można chyba powiedzieć, że zasłużyłeś sobie jak mało kto na tą bramkę, byłeś chyba jednym z najlepszych piłkarzy na boisku, bardzo dobry gra w defensywie i w ostatnim minucie powędrowałeś pod bramkę gości. Zgadzasz się, też tak czujesz, że to taki twój był najlepszy występ na pewno w tym sezonie? To nie mnie oceniać, prawda? Myślę, że tutaj oczekiwania do poszczególnych zawodników są znacznie wyższe niż do innych drużyn. Myślę, że tutaj należy szukać formy. Czy ja bym dzisiaj dobry? Myślę, że cała drużyna zasłużyła na brawa i trener także. Mocno rywalizujesz o miejsce na prawej stronie defensywy z Michałem Ilkowym Gołąbem. Po takim spotkaniu chyba twoja pozycja w kontekście gry w pierwszej 11 bardzo się wzmocniła. Myślę, że rywalizacja wyjdzie mi i Michałowi na dobre. Myślę, że gdy ja będę w słabszej formie, to Michał będzie grał i myślę, że to będzie zdrowa rywalizacja. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Jeszcze raz.